Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Rywalizacja trwa już od środy, ale oficjalnie Igrzyska rozpoczynają się dziś. Przed nami ceremonia otwarcia i będziemy czekać na pierwsze emocje z udziałem polskich sportowców. Już w niedzielę o medale powalczą m.in. skoczkowie, a my pytamy o szanse biało-czerwonych. Przy naszym telefonie Rafał Kot, były fizjoterapeuta kadry skoczków, znakomity ekspert. Dzień dobry, panie Rafale, kłaniamy się. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Za skoczkami już pierwsze treningi. Wygląda to obiecująco, między innymi jeśli chodzi o Kamila Stocha. Wczoraj w jednym z nich był drugi, dziś jeden z treningów. To jest informacja z, no powiedzmy, z dzisiejszego poranka, tak, z niedawna. Wygrał jeden z tych treningów. Jakie wnioski, panie Rafale, można z tego wyciągać? Na ile przełożyć to się na konkurs? Nosi. Dzisiaj świetne skoki Kamila. Wczoraj i dzisiaj naprawdę te skoki już były na tym poziomie, do którego nas Kamil przyzwyczaił. I tutaj, co najważniejsze, one są powtarzalne. Wydaje się, że po tej kontuzji nie ma już śladu, że Kamil się cieszy skokami. Są one przede wszystkim, ja tu miałem okazję podglądnąć, są już takie bliskie perfekcyjności, jeżeli chodzi o wykonanie tego skoku, lotu, lądowania. Także Kamil w tej chwili odzyskał taką, nazwijmy to, olimpijską świeżość i wolę walki. I muszę powiedzieć, że po tych treningach wczorajszych i dzisiejszych, to jest jednym z głównych faworytów absolutnie do medalu na tej skoczni. Ale jak to się zmieniło, że w Pucharze Świata te skoki były takie mizerne i czegoś brakowało i nie wiadomo, sam Kamil mówił, nie wiadomo czego, a raptownie wskakuje i wchodzi jakby w buty, jakby tutaj nic się nie stało. Jakby dwie rzeczy zadziałały. Zadziałało pierwsze doświadczenie Kamila. Naprawdę tutaj wielką rolę odegrało, gdzie on naprawdę sam wie, co jemu potrzebna w danej chwili. I druga rzecz, która miała największy wpływ na to, i tutaj jest ten straszny paradoks, że jego kontuzja. Jego kontuzja wyłączyła z treningów, wyłączyła go z treningu siłowego, z treningu na skoczni, wyświeżył się, głowa odpoczęła i tutaj wydaje mi się, bardzo trafna diagnoza na podstawie tego była pana profesora Jerzego Żołędzia, który współpracował z naszą kadrą za świetności Adama Małysza, który powiedział, zawodnicy są przetrenowani. I on tu po prostu odpoczął. Nie miał tych treningów, skupił się na rehabilitacji, na odpoczynku, na ten i zaczął z powrotem skakać. To jest opinia, ja powtarzam, ja tu nie chcę powiedzieć, że to jest moja opinia, bo znając od razu sztab szkoleniowy naszej kadry, zostanę zaatakowany, jak już to nieraz było. Także powtarzam opinię ludzi naprawdę znających się na tym, tak jak właśnie profesor Żołądź, nasz bardzo znany w świecie fizjolog. I tutaj to zadziałało. Tak samo to zaczyna działać i u Piotrka, i u Dawida, którzy mieli wykrytego tego COVID-a, też mieli przerwę i teraz zaczynają lepiej skakać. No i oby się udało na igrzyskach w Chinach. Paradoksalnie życie, no jak to się mówi, no podało rękę. Patrząc na trenerów, na to wszystko. Także można się cieszyć, tak, w tym wszystkim, że i kontuzja, czy choroba spowodowała to, że nie było treningów, ale chyba tak nie powinno być, tak, że tutaj trenerzy wspólnie z zawodnikami powinni dojść do tego, czego tak naprawdę potrzebują w tym momencie. Oczywiście. I ja teraz, rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie i myśmy tutaj wspólnie z włodarzami z Polskiego Związku Narciarskiego, ale i od nas Staczeńskiego rozmawialiśmy i nie będziemy tych tematów podnosić teraz w trakcie, tuż przed Igrzyskami, żeby nie mieszać. Natomiast przyjdzie czas na rozliczenia po Igrzyskach Olimpijskich.
pod koniec sezonu na pewno takie analizy, rozliczenia będą, bo na pewno nie poszło w dobrą stronę w tym roku. Tak, teraz wszystkie ręce oczywiście na pokład. Teraz kibicujemy naszym skoczkom, tym bardziej, że pojawiło się wreszcie jakieś światełko i to w tej najważniejszej imprezie. Na koniec jeszcze, panie Rafale, chciałem zapytać o to jakieś piekielne zamieszanie z tymi butami. Stefan Horngacher złożył protest, zrobił się spory ferment. Gdyby pan miał tak laikowi wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego zrobił się z tego taki wielki bałagan, taka wręcz awantura? No jakbym miał powiedzieć tak, żeby to wszyscy zrozumieli. To pierwsze trzeba zacząć od tego, że wszelkie nowiny, zmiany w sprzęcie muszą być zgłoszone i zaakceptowane przez odpowiednią komisję FIS-owską do maja przed rozpoczynającym się sezonem. I tutaj nasze buty były o tyle zmodyfikowane, że tam była po prostu grubsze wypełnienie. Według naszego sztabu nie miało to jakiegoś wpływu na zmianę aerodynamiki buta, czy też poprawie, żeby miało tak aż poprawiać skok danego zawodnika. Ale Niemcy tutaj to wyciągli, nie było zgłoszone. Jupp Kara to podtrzymał podczas kontroli. No i zostaliśmy wtedy, ta dwójka nasza, zdyskwalifikowana, no i butów nie możemy używać. I teraz dochodzimy dalej. Nasi twierdzą, i nie tylko, bo też Słoweńcy, że Niemcy z kolei korzystają z lekko zmodyfikowanych wiązań narciarskich, której to modyfikacji też nie zgłosili przed majem, a jednak im to uszło jakoś na sucho. Także tu jest wiele spraw takich, że jednym wolno więcej, drugim wolno mniej. No niestety my zaliczamy się, nie mamy swoich przedstawicieli, nie mamy takiego lobbingu jak te potęgi w sportach zimowych, w PiS-ie. No i zostaliśmy potraktowani tak jak tego. Natomiast niepotrzebnie zostało to tak wyolbrzymione przez media, przez wszystkich. Po prostu wyolbrzymiono też w tym udział Stefana Horngachera. Owszem, on zgłosił protest, ale tak samo pod tym podpisywali się Stekl, trener Norwegów, i także inni trenerzy i sztaby szkoleniowe. Także to nie było tak, że nas tylko personalnie zaatakował Stefan Horngacher. Tak, najważniejsze. Z kolei my nie mówimy o tym, że wcześniej myśmy apelowali o kontrolę Niemców w związku z nieprzepisowymi kombinezonami, to co zostało Tak, panie Rafale, musimy kończyć. Niestety najważniejsze, żeby to wszystko nie wpłynęło na formę naszych skoczków. Panie Rafale, kłaniamy się nisko. Rafał Kot był naszym gościem. To był magazyn kłaniam sportowy do Radio dla ciebie. Tomasz Sokowski, Arkadiusz Błaszczyk. Dziękuję, dobrego weekendu. Dobrego dnia życzę. Sponsorem audycji jest PKN Orlen.